Budapeszt wprowadził mnie w osłupienie w 1985 roku. Był miastem niezwykle starannie i precyzyjnie zadbanym. Wszystkie domy były odremontowane, obielone. Zadbane, pomalowane na biało. Byłam wtedy na wycieczce. Po prostu chciałam zwiedzić po raz pierwszy inny kraj. Chciałam pojechać, pojechałam wtedy na Sylwestra. To dzięki tej wycieczce otworzyły mi się oczy na swój kraj, na Wrocław. Zniszczony, odrapany. Może ja tu nie jestem na biało w tej chwili, ale to też nie jest moje dzieło. Ja na razie jestem na etapie przeciwstawienia się tej rzeczywistości. Odrapany? Wtedy w 1985 roku Wrocław taki był, odrapany. Obity, zniszczony, tak jak tuż po wojnie. Czy coś się zmieniło dzisiaj? Mamy 30 lat później, czy 29. Jest odrapany? No patrzymy na drugą stronę. I tu jest odrapany, i naprzeciw jest tu wiele miejsc jeszcze gorszych. Więc niewiele się zmieniło. Węgry były oczywiście wówczas komunistyczne takie, tak to wygląda, tak to się nazywało. Nie interesowałam się wówczas polityką, więc nie miałam. Nie zgłębiałam wiedzy, czy jestem tu, czy tam. Było mi wszystko jedno, czy jestem tu, czy tam. Jestem tym samym człowiekiem. Czy to jest socjalizm, czy kapitalizm, czy nie wiem, demokracja, autorytaryzm. Jakby faktycznie było to trochę poza mną. To też była jakaś jeszcze wówczas odkrywana tajemnica. Odkryłam ją poprzez ludzi, którzy ze mną jechali na tą wycieczkę. Byłam jedyną osobą, która pojechała tam faktycznie po prostu poodpoczywać. Kiedy wysiadłam z autobusu, spytałam się wujka, który ze mną był, a gdzie są? Gdzie są wszyscy? A on mi odpowiedział, no jak to gdzie? W sklepach. No właśnie, w sklepach. Ja pojechałam po prostu zwiedzić kraj, jakiś obcy, nie wiem, ludzi. Coś zobaczyć, nie? Zainteresować się rzeczywistością. Nie wiedziałam nawet, że był to początek widzenia Polski. Tak. O stąd, tak mniej więcej, stąd widziałam swoją Polskę wówczas. No właśnie. I po raz pierwszy, do tej pory nie ulegając żadnym podziałom, wtedy po raz pierwszy ten podział po prostu musiał powstać. Na kraje, w którym obywatele dbają o swoją rzeczywistość, w której mieszkają, i na kraje, w którym tej rzeczywistości nie pilnują, nie dbają o tą rzeczywistość, chociaż w niej mieszkają, tak jak i w tej. No stanęłam troszeczkę tutaj. Co się stało? Przypomniało mi się, że mając 4-5 lat, 6,
poczułam się, że nieustannie stoję na tym miejscu, ponieważ nie potrafię złączyć tej rzeczywistości i tej, bo tą czułam, że jest po prostu niesympatyczna, nieładna, niedobra. A ta jest już przynajmniej lepsza, nie wiem. Nie wiedziałam, czy dobra, czy nie. Byłam zachwycona Budapesztem. Obielonym bez jednej skóreczki, bez... Dopiero wtedy, kiedy zatoczyłam koło i przyjechałam z powrotem do Wrocławia, wtedy odkryłam, dokonałam pewnego odkrycia. No, mieszkałam tutaj, a nie przyszło mi do głowy. Nie przyszło mi nawet do głowy, że próbuję się temu przeciwstawiać. Może tak jest. Ale mam 7, 8, 9 lat. Dzisiaj mam 57. To ja tu mieszkam dzisiaj. Mieszkałam 16 lat temu i jeszcze wcześniej. 29 lat temu. 27, przepraszam, bo 29 byłam budować. 27 lat temu urodziłam swojego syna. I wtedy, kiedy to on pozwolił mi troszeczkę zacząć patrzeć z boku. Mam obywatela na rękach. Bardzo chętnie chciałabym się nim zająć, ale nie mogę. To ogólnienie, którym można spokojnie ulec. Tu ktoś dba o swoją rzeczywistość, a tu ktoś nie dba o swoją rzeczywistość. Czy jestem kimś okropnym? Czy mam prawo tak prowadzić swoje życie? No, nawet nie tylko prawo czy nie prawo, tylko po prostu ostatnio nawet pani z MOPS-u próbowała mi powiedzieć, że jakoś sobie pani radzi. Do dzisiaj brzmi to mi jak mantra. Pytała się mnie, gdzie jest moja kuchnia. Mówię, nie mam. No ale ja widzę tu, powiedziała mi, widzę tutaj maszynkę, tę kuchenkę. Dalej podała drugie pytanie, a gdzie córka śpi? I ja. Pani tutaj tam z mężem jeszcze nie pokazuje tej rzeczywistości, bo tam mój mąż leży. Tam dalej. No więc pokazałam. Dziś to już jest już przeszłość. Ale o tak mniej więcej w tym miejscu, tu. Tu były meble. Tu, żeśmy spały. Było dwa miejsca, metry na przejście. Padło i trzecie pytanie. Jak już wychodziła, bo zapomniała widocznie, a gdzie jest, gdzie się pani kąpie, czy ma pani łazienkę? Ja mówię, że no nie mam. Pokazała mi wtedy balię taką, no dziś stoimy przed łazienką. Mówi, no to pani jakoś sobie radzi dalej, no jest to, to, to. Tak. Niedługo później mój mąż ciężko zachorował jeszcze bardziej niż już był i tak chory. I 1 lipca dokwitłam do tego, by zwalić ścianę, która mniej więcej stała tutaj, o ta, która dzieliła świat cywilizowany, tak zwany świat władzy, świat ten mój, w którym cywilizacja nie dociera. Kiedy przyjechałam tu wczoraj, napisałam jeszcze w pociągu, jadąc tu z południa do Wrocławia, napisałam tweeta.
On zmusza do bardzo krótkiego powiedzenia o czymś. Chwilę, moment. Próbowałam ustalić jakieś, ocenić i wykonać jakiś wniosek po tweecie, który przeczytałam na temat krzywdzenia koni w Tatrach. Napisałam tak. Życzę faktycznie powodzenia. Sekundę, nie. No więc przeczytałam tweeta wczoraj. Życzę szczerze powodzenia. Ja muszę zająć się ratowaniem człowieka. Chciałam bardzo wiele tam zawrzeć, by coś poprawić, coś, czego nie mogłam zrobić 50 lat temu. 50 lat temu widziałam w Tatrach konie męczone, tylko dlatego, że ktoś chciał mnie przewieźć, nie wiem, zrobić mi przyjemność. Nie potrafiłam iść dalej. Nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego ja jakoś tak nie bardzo znajduję potrzebę męczenia koni za pieniądze czy za darmo. Nie przychodzi mi to do głowy. Chciałam, Aleksandro, Aleksandro Zalewska, po prostu pożyczyć ci faktycznie wszystkiego dobrego, bo należy się przeciwstawiać, nawet jeśli miałoby się to tuż przed śmiercią zrobić i nie zrobić do końca. Temu, co jest po prostu czymś strasznym. Tylko chciałam wyrazić również swoje zdziwienie, że 50 lat nie starczyło ludziom na to, żeby zrobić z tym po prostu ostateczny porządek. Bo przecież ile mogę patrzeć na męczone konie? Jeden rok, dwa, trzy, cztery. No powiem, że nie wiem, jak to mam wytłumaczyć mojemu dziecku. W 1985 roku, kiedy wracałam z Budapesztu, po raz pierwszy mogłam się zmierzyć z rozwiązaniem tego problemu. Kiedy wróciłam do Wrocławia, wnioski były jeszcze przez wiele lat poprawiane. Dotykałam tylko prawdy. Mówisz, Aleksandro, że uogólnienia nie pozwalają dotknąć prawdy. Właśnie te uogólnienia całe życie pozwalają mi dotknąć prawdy. Bo każdy z nas, jeśli jest zaopiekowany. A właśnie kiedy jechałam wczoraj tym pociągiem, chciałam się jakby usprawiedliwić, że jeszcze musisz na mnie trochę poczekać, bo muszę najpierw zaopiekować się moim dzieckiem, który nie ma prawa do jedzenia, prawa do ubikacji, do łazienki, do elektryczności, gazu, jest cywilizacja. Ja nie mogę w tej chwili ratować koni, bo chciałabym uratować moje dziecko i jak my jesteśmy, będziemy obie uratowane, to może będę miała koleżankę, kogoś, kto będzie nas więcej po prostu. Będziemy razem się opiekować końmi i zrobimy to szybko. Ale jest to jakieś takie dla mnie niezwykle dziwne, bo ja już troszkę uważam, że mam za dużą świadomość tego, że nawet jeśli będę się przeciwstawiać, to już mam 60 lat i po prostu może nie starczyć mi życia. Poza tym moja świadomość jest zbyt już pełna, by uwierzyć w to, że jak się podpiszę, nie wiem, rzucę jakąś złotówkę, może ruszę tyłek do Zakopanego, to może się coś stanie. No właśnie, bo dziś mam pełną świadomość, że prawidłowa ocena i
nawet prawidłowy wniosek postawiony po tej ocenie, to trochę za mało, to dużo za mało, żeby cokolwiek zmienić. Ale właśnie uogólnienia powodują to, że staje jak wryta i próbuje dociec prawdy, którą chce rozmnożyć, bo zgodny z prawdą wniosek buduje pewną świadomość w każdym człowieku, że jeżeli człowiek nie je, czy jeśli koń jest zmęczony, to po prostu umrze, jeśli człowiek nie je, to po prostu umrze. I trzeba mu dać jeść, by móc dalej poprowadzić to życie, prawda? To, że każdy może mieć swoją pomocową działkę, wiem od 7 roku życia, od kiedy uświadomiłam sobie, że jestem człowiekiem. A więc od kiedy potrzebuję pomocy i potrzebuję również nieść komuś innemu tę pomoc. To taka, no to jest budowanie świata, takiego jakiego zgodnego z własnym człowieczeństwem i